Szanowni Państwo, chociaż pogoda nieco kapryśna, no i koronawirus gdzieś tam krąży, dlatego no, dzisiejsze zawody przenieśliśmy na krytą jeżdżalnię. Dzisiejsza impreza to drugie zawody skokowe imienia Jadwigi Pasturczak. Przebieg dzisiejszych zawodów to będą się składały zawody z czterech oddzielnych konkursów, które będą postopniowane wedle trudności. Cztery konkursy, a zacznie się konkursem numer jeden pod tytułem Pierwszy start dla początkujących adeptów sztuki jeździeckiej. Później wraz ze wzrostem trudności odbędzie się konkurs Pierwszy parkour, Mini RL oraz konkurs L. Szanowni Państwo, bez wątpienia nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj, gdyby nie wsparcie. Wsparcie zupełnie nieocenione, w szczególności finansowe. Dzięki niemu możemy zapewnić uczestnikom pewien poziom, komfort. Nie są może to zawody w pełni profesjonalne, natomiast myślę, że jak na warunki klubowe są to całkiem przyzwoite. Chciałbym w kolejności podziękować Urzędowi Miejskiemu w Koronowie, który współfinansuje dzisiejsze zawody, Bydgoskiej Palarni Kawy Lafayette, Centrum Zaopatrzenia Jeździectwa Rekop, GS Koronowo, Sklep Electronics z Koronowa, Fabryka Mebli Gama z Koronowa, Klub Żeglarski Wind w Koronowie, Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, no i Anteo Laboratorium Zastosowań Informatyki. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry uczestnikom. Mam nadzieję, że tylko tego roku spotykamy się no, w takim bardzo kameralnym składzie. Kolega konferencjer podziękował donatorom, fundatorom dzisiejszej imprezy. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że nie odbyłyby się te zawody, gdyby nie aktywna część członków, sympatyków klubu jeździeckiego Deresz, która swoim naprawdę ogromnym zaangażowaniem no spowodowała, że możemy się dzisiaj spotkać i wspólnie bawić. Tak jak kolega tutaj wspomniał, zawody są imieniem Jadwigi Pasturczak, naszej instruktorki, ale to do czegoś zobowiązuje. Dlatego chciałbym, żeby te zawody przebiegały w atmosferze uśmiechu, wspólnej zabawy, a przede wszystkim dbałości o konia. Dziękuję bardzo za uwagę i dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Drodzy Państwo, zatem przejdziemy do konkursu numer jeden. Drodzy Państwo, drogie uczestniczki, zapraszamy na konkurs pod tytułem Pierwszy start. Zostają na parkurze wszyscy zawodnicy. Proszę o start Marcjanny Sztylkę na koniu Gama. We'll be right back.
Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie wszystkim zawodnikom za przejazd. Poprosimy o chwilę na obrady, podliczenie punktów oraz czasów. Chcielibyśmy przedstawić wyniki konkursu numer 1, pierwszy start. Miejsce czwarte zajmują ex aequo Natasza Zielińska na Jeżynce oraz Martianna Sztylka na Kamie. Dekoracji pamiątkowym flor dokonuje instruktor Krzysztof. Miejsce trzecie z jednym punktem karnym zajmuje Anita Hrabkowska na koniu Black. Miejsce drugie zajmuje Sara Jędrzejewska na koniu Poker. Największy uśmiech oraz pierwsze miejsce zajęła Martyna Mamel na koniu Olimpia. Gratulujemy! Poprosimy w kolejności o rundę honorową. Na razie w kusiku. Wystartuje Laura Kamińska na koniu Baletka. Prosimy o wyjazd wszystkich zawodników i chwilę na obrady dla jury. Prosimy o ustawienie koni na liczbę słupów. Linie przeszkodą numer 3 i 4. Drodzy Państwo, miejsce piąte zajęła Laura Kamińska na koniu Baletka. Elegancji jeździecką, koń ma czerwone nauszniki i czerwony czapek. Miejsce czwarte zajmuje Mateusz Dąbrowski na koniu Jantar. Miejsce trzecie zajmuje Hubert Olszewski na Kilimandżaro. No i teraz Hubert może popatrzeć na panie, które go przegoniły. Trochę przegoniła Huberta i zajęła tym samym drugie miejsce. Lena Domańska na koniu Pisanka. Tutaj między miejscem drugim a pierwszym różnica była o końskie kopyto, o głos z końskiej grzywy, dosłownie o setne sekundy, tak że dobrze, że mieliśmy podwójny powiat czasu. Miejsce pierwsze zajmuje Wiktoria Dąbrowska na koniu Kama.
wiem, Państwo widzieliście, jak ten nieśmiały początek, a jaki miał finał. Gratulujemy serdecznie. Ja osobiście Wiktorii bardzo pamiętam zeszłoroczny przejazd. I Wiktoria pokazała, że naprawdę można się zdeterminować. Maria Szewc na koniu Parka. Miejsce trzecie. W trzecim konkursie MIL-LL Natalia Szkoda na koniu Poker. Na koniu Surdut. Gratuluję. I miejsce pierwsze uzyskała Dominika Kamińska na Kianki. Thank you.
Martyna Mazełkowska na koniu Tamiza. Bardziej cieszę się, że przebiegł bezpiecznie. Nota szósta z eliminacją zawodniczki, jednak z gorącymi oklaskami pocieszenia proszę kierować do Ameli Wojciechowskiej na halę kierowców. Mówimy Ameli do zobaczenia w przyszłym roku, oby duch walki w tobie się rozwijał, a nie gasł. Miejsce piąte zajęła Ania Kaźmierczak na koniu Zekorta. Ania nadal uśmiechnięta, w zeszłym roku zwycięzczyni konkursu, w tym roku miejsce piąte, więc zobaczcie, no, jak to mówią, raz na wodzie, raz pod wozem, ale byle na koniu z uśmiechem. Tak? Brawa. Miejsce czwarte. W ostatnim dzisiejszym konkursie zajęła Zofia Skrzypczak na koniu Black. I w tym momencie emocje rosną, bo zostało już tylko miejsce premiowane, ale od 1 i 3. I teraz poznamy, jaką to kolejność wystawiło jury. Z uwagi na to, że jury ma figlarny charakter, chciałabym powiedzieć, że miejsce drugie zajęło Dominika Maniawska na koniu Baletka. Miejsce trzecie zajęła Marcelina Masełkowska na koniu Tamiza. Brawa! Miejsce pierwsze zajmuje Zofia Prościńska na koniu Tequila. Wielkie brawa! Zawodniczka chyba nie dowierza, bo trudno o uśmiech w takim momencie. Zapraszamy na rundę honorową, którą poprowadzi Tequila w kolejności zajmowanych miejsc. Emocje różne, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
Jeszcze raz chciałbym podziękować naszym wszystkim sponsorom, bo bez nich, jak mówiłem na początku, te zawody nie mogłyby się odbyć. A zatem dziękuję serdecznie Urzędowi Miejskiemu w Koronowie, Bydgoskiej Palarni Kawy Lafayette, Centrum Zaopatrzenia Jeździectwa Rekord, GS Koronowo, sklepowi Electronics z Koronowa, fabryce mebli Gama także z Koronowa, klubowi żeglarskiemu Wind także w Koronowie, rodzinnemu portowi jachtowemu Tazbirowo i Anteo. A ja Państwu już serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.